Trójce. Debata samorządowa kandydatów na prezydenta Bielska-Białej dziś w studiu telewizji Katowice, organizowana wspólnie z Polskim Radiem Katowice. O wrażenia kandydatów zapytaliśmy właśnie po debacie. Który blok tematyczny był najtrudniejszy dla pana? Znaczy, no, trudno jest cokolwiek w 2 minutach przedstawić, tym bardziej, że to są monologi. Ja osobiście wolę dyskusję i przedstawianie problemu i odpowiedzi, bo każda osoba, która jest dalej, zna następne części wypowiedzi, ale okej, no, każda debata jest pożyteczna i pozwala wyborcom wyciągnąć jakieś tam wnioski. Chciałam przede wszystkim Państwa przeprosić za mój stres i nerwy, bo nie pierwszy raz była to moja debata. I mało kiedy się wypowiadam publicznie, bo wolę działać niż mówić. Ja należę do tych osób, które działają, a mało mówią. No, potrzebna debata. Każdy sposób rozmowy z ludźmi, a temu służy debata, jest potrzebny. Ja jestem zadowolony. Każde spotkanie z ludźmi, wymiana zdań to jest coś, co lubię i lubię spotykać się z ludźmi, lubię rozmawiać. Taka debata też była debatą ciekawą, ciekawym spotkaniem, ciekawym doświadczeniem. Jedno, co jest istotne, że przyszli ci, którzy się odważyli. To odwaga jest ważna w samorządzie, żeby nie bać się debat, nie bać się rozmawiać z mieszkańcami Bielska-Białej. Taki ten wylosowałem numer jeden, nie wiem, czy to dobra wróżba, ale na pewno nie najłatwiejsze zadanie, żeby odpowiadać jako pierwszy na pytania, bo jednak będąc drugim, trzecim łatwiej się przygotować do tego, ale było bardzo miło, sympatycznie i mam nadzieję, że będziemy mogli debatować jeszcze nie raz. Dziękuję. Ekologia, przemysł, służba zdrowia, demografia. Co jest najważniejsze dla Bielska? Dla mnie jest najważniejsze tanie i przyjazne miasto. W podatkach, w opłatach, w możliwości dania młodym przedsiębiorstwom. Stoją całe lokale pełne na 11 listopada i nikt z nimi nic nie robi. Lepiej je zamknąć, niż dać młodym ludziom, żeby coś z nim robili. Powiem szczerze, wszystko było dla mnie najważniejsze i wszystko było trudne na teren Bielska-Białej. Bo to są naprawdę duże problemy Bielska-Białej, ale jeszcze, panie redaktorze, jest jeszcze więcej problemów, o których się nie mówi, które są ukryte. I je po prostu trzeba wyciągnąć na zewnątrz. Pokazać ludziom, że o nich się nie zapomina. Każda z tych poruszanych spraw jest trudna do realizacji, ale my mamy naprawdę dobrze opracowany program przez znakomity zespół ekspertów. Pracowaliśmy nad nim wiele miesięcy i dlatego każda z tych rzeczy, o której mówiłem, jest dobrze przygotowana, dobrze policzona. Wiemy, że Bielsko-Biało na to stać. Zarówno na walkę ze smogiem, na czyste powietrze, jak i na większe bezpieczeństwo zdrowotne, programy profilaktyczne. To wszystko jest możliwe. Wiem, że to jest slogan, ale zrównoważony rozwój miasta to równocześnie rozwój i biznesu, przemysłu, rozwój polityki społecznej i mieszkaniowej. Jednym z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy faktycznie budować, to mieszkalnictwo komunalne, polityka senioralna i wsparcie dzieci i młodzieży. W oparciu o edukację, jakby powszechny sport i wszystko to, co jest niezbędne do życia. Dzisiaj bardzo ważnie wybrzmiało też kwestie ekologii. O tym często też zapominamy, stawiamy na ostatnim miejscu, a czyste powietrze dotyczy nas wszystkich i to też jest niezwykle istotne. Nasz redakcyjny kolega z Radia Katowice, Jarosław Krajewski, dzisiaj w roli współprowadzącego debatę, telewizyjny debiut. Stres był? Nie było stresu. Bardziej obawiałem się o to, jak wypadną kandydaci, bo to są ludzie o dość różnych doświadczeniach politycznych. I niektórzy z nich mogą powiedzieć o sobie, że są starymi wyjadaczami na scenie politycznej, inni są debiutantami albo z jakimś tam doświadczeniem samorządowym, ale niekoniecznie na takim stanowisku, jakie się ubiegają. Zatem miałem trochę obawy czy pytania, bo też byłem współautorem tych pytań, nie będą dla nich za trudne, czy nie staną przed taką sytuacją, że nie będą w stanie na nie odpowiedzieć. Okazało się, że byli bardzo dobrze przygotowani i można powiedzieć, że zaskoczyli in plus.